dzisiejszym serwisie. Konsultacje do kosza, czy radni powiatu uwzględnią głosy mieszkańców? Krośnianie stanęli w obronie obwodnicy, most zablokowany. W serwisie także najlepsi z najlepszych, czyli stypendia dla uczniów. Jest piątek 12 lutego, jutro słońce wschodzi o godzinie 7.18, a zachodzi o 17.09. Dzień trwać więc będzie 9 godzin i 51 minut i będzie dłuższy od najkrótszego o 2 godziny i 10 minut. Imieniny obchodzą Modest i Damian, w sobotę Arleta i Grzegorz, w niedzielę zaś Walenty i Piotr. Były i gestykulacje, i wyliczanki, a także bardzo emocjonalne wypowiedzi. Mówcie, że Glas jest inicjatorem, starosta Glas jest inicjatorem, żeby było jasne dla wszystkich i czytelne, że idziemy w stronę współpracy, partycypacji społecznej i już będziecie mieli jasne i czytelne, okej? Sesja Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim budziła emocje na długo, zanim się rozpoczęła. Wszystko za sprawą projektu uchwały negującego zmianę nazwy powiatu krośnieńskiego na krośnieńsko-gubiński. Emocje sięgnęły zenitu, gdy do sali tysiąclecia w Krośnie Odrzańskim weszli przedstawiciele powiatu i Gubina ze starostą Mirosławem Glazem i burmistrzem Bartłomiejem Bartczakiem na czele. Dzisiaj mówi się to Glas. Glas jest starostą nie krośnieńskiego, Glas jest starostą powiatu krośnieńskiego i słucha wszystkich radnych. Podczas sesji krośnieńscy radni przyjęli uchwałę, która jest sprzeciwem wobec zmiany nazwy powiatu. Był to swoisty apel do zarządu i radnych powiatowych o to, by nie podejmowali próby jakichkolwiek zmian. Szczególnie istotny dla wielu krośnieńskich radnych był wynik konsultacji społecznych, podczas których zdecydowana większość głosujących opowiedziała się przeciwko zmianie nazwy. Czy ten wynik będzie respektowany? Można mieć wątpliwości, chociaż ich uszanowania domagał się radny Bartosz Zaborowicz, mówiąc o wynikach. 3599 osób było przeciwko, a mniej niż połowa za zmianą. To jest chyba najważniejszy argument, który powinniśmy dzisiaj dyskutować, bo o którym powinniśmy dzisiaj dyskutować. Tak naprawdę to się wszystko wzięło stąd, że znamy wyniki konsultacji. Okazuje się jednak, że wynik 3599 do 1647 może nie mieć znaczenia, a statystyka umożliwia prawie dowolne żonglowanie nią. Gmina Gubin plus Dąbie to jest blisko 60% populacji powiatu, tak? Czyli można powiedzieć, że większość populacji powiatu krośnieńskiego chce zmiany nazwy powiatu na krośnieńsko-gubińskie. Zgodzi się pan ze mną? Nie. Ten wątek pojawił się także w kontekście mediów społecznościowych i zamieszczanych w sieci internetowej treści. Wiceprzewodniczący Rady Krystian Forster zadał burmistrzowi Bartczakowi pytanie. Na Facebooku zadałem panu pytanie. Pozwolę sobie tutaj odczytać. Rozumiem, że należy mieć głęboko w nosie to, że zdecydowana większość mieszkańców powiatu nie chce tej zmiany. Pan burmistrz Bartczak odpowiada mi tak. Krystian Forster tak. Podczas sesji starosta Glas zapewniał, że zarząd powiatu zajmuje się ważnymi zadaniami. Budową dróg, planem rozwoju szkolnictwa, a w sprawie szpitala także wszystko idzie w dobrą stronę, mówił. Burmistrz Gubina obiecywał, że nigdy żadnych instytucji przenosić do Gubina nie chce. Chcielibyśmy przede wszystkim państwa uspokoić, że przenosić do Gubina nie zamierzamy nic. Nawet jeżeli komuś zostały wciśnięte pewne słowa gdzieś w mediach, to nie była taka inicjatywa, tutaj chodzi mi konkretnie o pana radnego Iwanickiego. On mówi, jeżeli będzie klimat w przyszłości, jakieś nowe instytucje typu na przykład Dom Dziecka i to by bardziej pasowało na przykład Gubinie, to zresztą przenosić instytucje dzisiaj można nawet bez zmiany nazwy powiatu. No zależy tylko na tym, żeby się w tej nazwie znaleźć, jako drugi człon chcemy się odróżniać od powiatu krośnieńskiego na Podkarpaciu. Starosta gwarantował to samo. Forma wypowiedzi wskazywała, że sprawa dalszego procedowania zmiany nazwy wydaje się już przesądzona. Padła też zapowiedź przygotowania odpowiedniej uchwały. Za to, co mamy u siebie, napisane będzie w projekcie uchwały, którą przedstawię, że żadne urzędy nasze powiatowe nie będą przenoszone, a koszty, które się pojawią, te koszty są wyliczone rzędu tam 25-50 tysięcy, bierze na siebie burmistrz Bartczak. Wątek dotyczący tego, kto rozpoczął całą procedurę, dzisiaj wywołującą tyle kłótni, pojawiał się podczas sesji kilkukrotnie. Przewodniczący Rady Miejskiej Radosław Sujak cytował m.in. słowa starosty sprzed kilku miesięcy. Ani burmistrz Krosna, ani Gubina nie jest inicjatorem. Ja jestem za zmianą. Rozumiem, no. Powiem szczerze panu, że
jakoś nie bardzo widziałem pana podczas konsultacji w Krośnie-Jeżańskim. Być może... A co pan chce nie rozwijać? Nie, plotki były, że podnosił pan w swoim gabinecie. Żelane. Burmistrz Krosna-Odrzańskiego ubolewał, że nie znaleziono sposobu na porozumienie, a awantura trwa w najlepsze. W wydawnictwie, jakie wydał Kubin, jako podsumowanie roku 2015, gdzie w pierwszym zdaniu, gdzie właściwie nie mówimy o merytoryce, tylko mówimy, zasługujemy na zmianę nazwy powiatu, przeczytamy. Dodać trzeba, że to na wniosek starosty Krośnieńskiego nasza Rada Miejska wyszła z inicjatywą zaktualizowania nazwy powiatu. To w takim układzie jeszcze zapytam, czy pan starosta z tą inicjatywą wyszedł do radnych Bobrowic, Bytnicy, Maszewa, Dąbia, by się zastanowić nad zmianą nazwy powiatu, być może na Nysko-Odrzański. Gubin zawsze był świetnie traktowany, nam się świetnie współpracowało, projekt gospodarczy realizowaliśmy. Krośnieńskich radnych nie przekonały słowa ani Mirosława Glaza, ani burmistrza Bartczaka. Jednogłośnie przyjęli uchwałę sprzeciwiającą się zmianie nazwy powiatu. Jak zachowają się radni powiatowi? Czy będzie projekt uchwały za zmianą? Pytań jest wiele. Na antenie krośnieńskich wydarzeń będziemy na nie odpowiadać. Na przestrzeni zaledwie 2 tygodni krośnianie pokazali, co oznacza pełna mobilizacja. Najpierw sprzeciwiając się zmianie nazwy powiatu, w poniedziałek zaś w obronie obwodnicy, strategicznej inwestycji nie tylko dla miasta, ale całego województwa. W manifestacji wzięło udział około 200 osób. Mieszkańcy zapowiedzieli stanowcze działania, aby tak długo wyczekiwana obwodnica nareszcie stała się faktem. W ten sposób powstały 2 komitety. KOBO, czyli Komitet Obrony Budowy Obwodnicy oraz Utracona Nadzieja, komitet powołany przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Krośnieńskiej. Na pierwsze spotkanie uważam, że jest bardzo obiecujące, bardzo budujące jest to, że mieszkańcy w tej liczbie odpowiedzieli na apel komitetów jednego i drugiego, które powstały w Krośnie-Odrzańskim. To dobrze prognozuje na kolejne protesty, to dobrze prognozuje na kolejne szanse powodzenia tego całego pomysłu związanego z wywieraniem presji, z popieraniem naszych posłów, z popieraniem naszych radnych, z popieraniem naszego wojewody, który wszyscy nie chcą tej obwodnicy, my także, więc chcemy im pomóc tym protestem, dać do myślenia to, że ludzie w Krośnie są zdeterminowani. Ja myślę, że walka to jest zawsze ostateczność. Nadeszła ta chwila tej ostatecznej rozprawy i postanowiliśmy wziąć, że tak powiem, początek rozstrzygnięcia tego problemu w swoje ręce. Towarzystwo Miłośników Ziemi Krośnieńskiej ma już 57 lat nieprzerwanej działalności. Uznaliśmy, że jesteśmy reprezentantem społecznym i dlatego postanowiliśmy przystąpić do działania. A jest o co walczyć. Ten protest jest także dla tych wszystkich kierowców, którzy tu stoją, prawda, w korkach. Obwodnica zredukuje, należy spodziewać, około połowy ruchu w Krośnie-Odrzańskim. To znaczy, że wszyscy kierowcy tirów ominą spokojnie Krośnie-Odrzańskie za tych lat 8, gdyby ta obwodnica powstała, o czym oczywiście marzymy, myślimy. Ale także i pozostali mieszkańcy Krosna przyjadą o wiele szybciej, dojadą do domu, prawda. Same plusy z obwodnicy, prawda, redukcja hałasu, redukcja smrodu. Nie trzeba będzie mieć 15-minutowego zapasu, żeby gdziekolwiek dojechać na czas punktualny, prawda. Chodzi także o bezpieczeństwo. Krośnieński most ma już 111 lat i z pewnością nie był budowany z myślą o obciążeniu, jakie każdej doby fundują mu tysiące przejeżdżających pojazdów. Obiekt trzęsie się pod ich naporem. Tragedia to tylko kwestia czasu. Gdyby most został wyłączony, aby przejechać na drugą stronę Odry, w obecnym stanie trzeba pokonać blisko 90 km. To uzmysławia, że obwodnica z nową przeprawą mostową jest po prostu konieczna. Krosno-Odrzańskie czeka na inwestycje już od 40 lat. Przełom nastąpił w ubiegłym roku po wpisaniu jej do dokumentów rządowych i choć nie została wykreślona z programu budowy dróg krajowych, w obecnym budżecie uchwalonym przez rząd nie są przewidziane środki na wykonanie dokumentacji. W programie budowy dróg krajowych nadal obwodnica Krosna Odrzańskiego istnieje, tylko nie rozpoczęły się żadne prace i nie ma źródła i pokrycia finansowania rozpoczęcia prac przy naszej obwodnicy. Z harmonogramu wydatków wynika, że w tym roku potrzebnych jest 1,5 miliona złotych. Prace muszą się rozpocząć już teraz. Te pieniądze z rozdania unijnego 2014-2020 będą rozliczane do roku 2023. To oznacza, że do końca 2023 musi się zakończyć wydatkowanie tych środków i wystawianie faktur za prace wykonane z tych środków. Uważam, że tak duża inwestycja, która kosztuje tyle co obwodnice 4 innych miast na przykład w terenach suchych, tam gdzie nie ma rzek, powinna być rozpoczęta w tym roku, bo jeśli nie zaczniemy, to w tej edycji środków unijnych po prostu jej nie zakończymy.
a nie wierzę, że ze środków krajowych uda się wykonać tak dużą inwestycję. Nie dziwi zatem determinacja samorządowców i samych mieszkańców. Czas goni. Wiemy, że program budowy dróg krajowych będzie jeszcze weryfikowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa do końca marca. Spotkałem się z ministrem infrastruktury, panem Adamczykiem. Rozmawiałem o tych problemach, nie tylko o Krośnie, ale też o Kostrzynie i Strzelcach Krajeńskich. Ja oczywiście przedstawiłem ministrowi punkt widzenia wojewody, że są to inwestycje, te trzy zapisane, jak najbardziej uzasadnione, jak najbardziej konieczne. I mam na razie takie zapewnienie, że zanim ta weryfikacja zostanie ostatecznie dokonana, będę informowany o etapach i ewentualnych decyzjach. I też mam nadzieję, że w najbliższym czasie również będąc w Warszawie będę mógł kolejny raz z ministrem o tym rozmawiać i zdecydowanie jako wojewoda lubuski te trzy inwestycje będę wspierał. Z kolei wsparcie dla inicjatorów manifestacji okazują sami mieszkańcy. Działania zyskały ich pełną aprobatę. No, obwodnica jest potrzebna, z tego co wychodzi, no to bez takich manifestacji, tak, protestów nic się nie da zrobić. Bardzo słuszne. My mieszkamy w dolnej części, samochody nam bezpośrednio przeszkadzają w nocy i w dzień i cały czas. No a poza tym ten most, musimy tu chodzić. Ja nawet po mięso muszę iść do góry, bo na dole nie mam gdzie, więc to musi, no to musi być inaczej i koniec. Wie pan, tutaj to są stare zabytkowe budynki, tak, nasz piękny plac. No a tutaj nic z tego nie będzie, budynki pękają, a dwa inwestorów nie będzie, a Krosno jest małe, a pracy by się przydało. Wydaje mi się, że no, pokażą, że to jest ważne, nagłośnią. Ktoś tam będzie wiedział więcej o tym, co się tutaj dzieje. Może akurat ktoś, kto zdecyduje o tym, o przekazaniu, o rozpoczęciu jakichś finansowania tego. Tej obwodnicy. Echem odbije się i nie tylko w całym województwie, w kraju. I taki był też zamysł. O manifestacji informowały najważniejsze media, nie tylko regionalne, ale także krajowe. Inicjatorzy wierzą, że działania przyniosą pozytywny skutek. Często ciśnienie społeczne jest takim czynnikiem decydującym. Proszę przypomnieć sobie sprawę w Augustowie, prawda? Kiedy były blokady najpierw ekologów, potem mieszkańców. No, ciśnienie tak duże powstało, że politycy poczuli się w obowiązku problem przeciąć i rozwiązać. I zrobili to. My wykazaliśmy się naprawdę anielską cierpliwością. 40 lat czekania, pokornego pisania pism, apelowania, proszenia. Mobilizację Krośnian docenia poseł Jacek Kurzępa. Jestem pod dużym wrażeniem i z takim pozytywnym ładunkiem emocji wobec aktywności pań i panów, mieszkańców Krosna i troski o to, żeby poprzeć między innymi również i mnie jako posła naszej ziemi ku temu, żeby skutecznie zabiegać o to, żeby most, jeśli środki będą, to został w jakikolwiek sposób, być może w innym miejscu zlokalizowany. Poparcie mieszkańców tutaj uliczne jest niebywale ważne, ale druga rzecz to jest, powiedziałbym, zgoda wszystkich parlamentarzystów ziemi lubuskiej poza politycznymi afiliacjami co do tego, że uznajemy to jako priorytet dla tego regionu ziemi lubuskiej. Oba komitety kontynuują swoje działania. W środę w Urzędzie Miasta doszło do kolejnego spotkania KOBO, podczas którego wyłoniono przewodniczącego oraz zarząd. Przewodniczącym został Paweł Stefańczyk, zaś w skład zarządu wchodzą Bogdan Wieczorek, Stanisław Pietkun, Tomasz Rogowski oraz Tomasz Błyskoń. W czwartek zaś doszło do spotkania obu komitetów, podsumowującego pierwszą manifestację. Chciałbym tutaj wszystkim gorąco podziękować za to, że odbył się w pewnej kulturze, że moim zdaniem był skuteczny, był widzialny i był taki, powiedzmy, na wysokim poziomie. W poniedziałek 15 lutego odbędzie się kolejny protest. Początek o godzinie 15. Młodzi, zdolni, z sukcesami. To nasze ulubione zdanie podsumowujące każdy semestr w gminnych szkołach. Najlepsi z najlepszych ponownie zostali uhonorowani stypendiami burmistrza za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe, a te robią wrażenie. Uczniowie, którzy się dzisiaj znaleźli podczas wręczania tego stypendium, mają co najmniej 5,4 średnią z ocen, tych ocen podstawowych. Jest to bardzo wysoka ocena, bo trzeba mieć przynajmniej wszystkie szóstki lub piątki z danych przedmiotów. Jest to ciężka praca, cały semestr, niejednorazowo, żeby taką ocenę osiągnąć.
A takich uczniów jest co semestr wielu. Co więcej, część z nich otrzymała stypendium już po raz kolejny. Jestem tutaj piąty raz na wręczeniu stypendiów ze średnią 5,82. Wystarczy dużo zapamiętywać z lekcji, odrabiać uważnie to, co trzeba i uczyć się tak naprawdę tylko tego, co najważniejsze. To wcale nie trzeba, tak jak dużo osób mówi, kuć codziennie, tylko skupić się na tym, co najważniejsze. I to jest przepis na sukces gwarantujący, że nauka będzie obowiązkiem, ale przyjemnym. Przyjemność, żeby w przyszłości mieć dobre wyniki, no i obowiązek, że no po prostu trzeba. Ale to może być przyjemny obowiązek. Tak, może. Warto się uczyć? Bardzo. A dlaczego? Bo wtedy możemy się wiele nauczyć wtedy są duże efekty po tym. Naukę trzeba potraktować jako zabawę czy zagadkę, którą chcemy rozwiązać dla siebie, a nie jako coś, co musimy zrobić. Oni się bawią tą wiedzą, tą nauką i cieszy to, bo przychodzi to im w miarę lekko, ale oczywiście 1% talentu, ale 99% to jest codzienna praca. Stypendia przyznawane są już od 2013 roku. To zarazem sposób na docenienie uczniów, ale także motywacja do dalszej pracy. Choć trzeba przyznać, że młodych mieszkańców gminy nie trzeba specjalnie przekonywać do osiągania coraz lepszych wyników. Teraz się jeszcze bardziej staram, teraz zacząłem semestr od 6 z niemieckiego i 6 z polskiego. No to gratulacja, powiedz mi jeszcze, jaką masz średnią. Średnią miałem 5, chyba 45, coś takiego, ale chciałbym, żeby była wyższa. Wyróżnieni uczniowie to prawdziwe omnibusy mające wiele zainteresowań. Jakie przedmioty lubisz, co ci się najbardziej podoba w szkole? WF, język niemiecki i przyrodę. To na pewno WF, przyrodę trochę. Sportowany chłopak. No. Najbardziej lubię matematykę i muzykę. Jako sam z siebie wolę przedmioty humanistyczne, a szczególnie język polski, choć i przedmioty fizyczne, jak na przykład wychowanie fizyczne, czyli WF. Wszystkim wyróżnionym uczniom oraz ich rodzicom i opiekunom gratulujemy. Po głównym wydaniu serwisu oraz na kanale YouTube Krośnieńskiej Telewizji będzie można zobaczyć obszerną relację z wręczenia stypendiów. Cyberprzemoc jest coraz częstszym zjawiskiem, choć nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że możemy stać się jej ofiarą. Szczególnie narażone są dzieci i młodzież, które w czasie wolnym chętnie korzystają z internetu. Czasami nie znają jednak zagrożeń, jakie mogą towarzyszyć surfowaniu w sieci. Z myślą o ich bezpieczeństwie krośnieńscy policjanci prowadzili spotkania z uczniami poświęcone zjawisku cyberprzemocy. Z uwagi na to, że w drugim tygodniu ferii pogoda już nie sprzyjała zimowym zabawom, skupiliśmy się głównie na takiej przestępczości internetowej, na cyberprzemocy, na tym, żeby pokazać też właśnie tym najmłodszym osobom, że internet to jest fajna sprawa, jest to coś, z czego możemy jak najbardziej korzystać w pozytywnym tego słowa znaczeniu, jednak musimy zwracać uwagę na zagrożenia, jakie tam istnieją. A tych jest wiele. Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę? Przede wszystkim na niespotykanie się z osobami zapoznanymi w internecie, co no nie ukrywam, najczęściej właśnie tych najmłodszych kusi i często oni nawet podczas rozmów z nami sami informują o tym, że ktoś ich zagadał, ktoś zaproponował takie spotkanie, dlatego my jak najbardziej przestrzegamy przed tego typu spotkaniami. Problem jest poważny, dlatego funkcjonariusze nie poprzestali na spotkaniach podczas ferii. Tym bardziej, że 9 lutego już po raz 12 obchodzony był Dzień Bezpiecznego Internetu. W tym roku pod hasłem "Lepszy internet zależy od ciebie". Policjanci przez cały tydzień prowadzili spotkania z gimnazjalistami. W rozmowie z uczniami podkreślali, że to, co znajduje się w sieci, w dużej mierze zależy od nich samych. Włączając się m.in. w walkę z cyberprzemocą, pomogą uchronić te osoby, które same nie są w stanie zareagować bądź nie wiedzą, jak to zrobić. Należy zachować ostrożność, tym bardziej, że do internetu prawie każdy ma obecnie powszechny dostęp. Młodzi ludzie często nie zdają sobie sprawy z tego, że poprzez nękanie drugiej osoby, poprzez podszywanie się pod inną osobę, wykradanie różnego rodzaju haseł, logowanie się, wyśmiewanie, stosują właśnie taką przemoc, która jest w naszym prawie karana.
I tu pojawia się kolejny aspekt wirtualnej rzeczywistości. Fora dyskusyjne czy media społecznościowe często zalewane są falą tak zwanego hejtu. Emocje sięgają niekiedy zenitu. Nader często słyszymy o rozprawach sądowych, które dotyczą na przykład zniesławienia czy obrazy godności właśnie w sieci. Co gorsza, znane są już przypadki, gdy cyberprzemoc doprowadziła do tragedii. W całej Polsce głośna była także sprawa 14-letniego Dominika, który odebrał sobie życie, nie mogąc znieść wyzwisk, szykan i przemocy fizycznej ze strony rówieśników. Powodem był odmienny ubiór. Wówczas wielu internautów przeniosło swój hejt na portale społecznościowe, jawnie wyśmiewając jego desperacki czyn. A choć to rzeczywistość wirtualna, nikt nie jest bezkarny. Tu również funkcjonuje etykieta, a właściwie netykieta. Netykieta to jest, że tak powiem, pochodna oczywiście jakiejś dyplomacji, jakiejś etykiety w rozmowach, jakiegoś wzajemnego szacunku. Możemy dyskutować, możemy rozmawiać na różne tematy. Ja mam swoje zdanie, ty masz swoje zdanie. W porządku. Nie jest to moment do tego, żebym ja ciebie personalnie atakował i wyciągał jakieś twoje problemy, jakieś rzeczy, które kiedyś zrealizowałeś, które mogą ciebie zdyskredytować, bo masz inne zdanie niż ja. Nie, nie. W ten sposób nie róbmy. Odnosimy się tylko merytorycznie do danej wypowiedzi. Nie atakujmy respondenta czy osoby, z którą rozmawiamy. Tak dzieje się jednak bardzo często. To nie ma sensu, to do niczego nie prowadzi. Powoduje tylko niepotrzebne spory. Wszystkich, nawet mnie, ponoszą czasami emocje i musimy to hamować, ale próbujmy rozmawiać rzeczowo, tak? Szanujmy się. Możemy mieć inne zdania, ale równie dobrze możemy potem pójść razem na kawę i pogadać o czymś innym. W dobie mediów społecznościowych nie tylko etykieta jest niezwykle ważna. Wiele osób wciąż nieodpowiedzialnie prowadzi swoje profile, niekiedy zapominając o podstawach bezpieczeństwa. Zawsze mówiłem, że nasz profil i to, co udostępniamy w internecie, tam zostaje. A to oznacza, że jeżeli podobno najlepiej, jeżeli nie chcemy, żeby jakieś zdjęcie przedostało się do internetu, w ogóle najlepiej go nie zrobić. Natomiast idąc już taką bardziej merytoryczną stroną, no to faktycznie musimy uważać. Bo jak nas widzą, tak nas piszą. Także oszuści. Faktycznie musimy uważać, tak? Jest mnóstwo portali czy mnóstwo kont, które się podszywają pod kogoś. Są nawoływania do różnego typu linków, gdzie możemy coś kupić, gdzie możemy coś dostać za darmo. Ta zasada istnieje tak samo jak w prawdziwym życiu. Nic za darmo w internecie otrzymać nie możemy. Musimy bardzo uważać, tak? Dlatego cieszę się, że Policja Krośnieńska, ale też w całym kraju prowadzi spotkania, rozmowy z młodymi ludźmi. Teraz w szczególności w czasie ferii i dyskutuje o tym bezpieczeństwie w sieci, bo Polacy coraz to częściej tam przebywają. Coraz częściej robią zakupy internetowe, coraz to częściej udostępniają na swoich profilach zdjęcia swoich dzieci, swoich rodzin. Na koniec informacja dla rodziców, których dzieci doświadczają zagrożeń online. Pomoc i wsparcie można otrzymać m.in. pod bezpłatnym numerem telefonu 800 100 100. Podajemy również telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Tysiąc 800 skrzynek po około 22 kg każda lub, jak kto woli, dwa olbrzymie tiry wyładowane po brzegi jabłkami o łącznej masie 40 ton. Taka ilość tych pysznych owoców jest nie do przejedzenia przez jedną rodzinę, nawet przez 100. Ale czy cała gmina jest w stanie? Przekonamy się we wtorek, 16 lutego. Dostaliśmy informację, że będziemy mieli do dyspozycji kilkadziesiąt ton jabłek. Chcemy, by te jabłka trafiły do naszych mieszkańców. W związku z tym zwracamy się z apelem do mieszkańców. Macie ochotę żyć zdrowo, odżywiać się zdrowo, to my przyłożymy do tego ręki i udostępnimy Państwu bezpłatnie jabłka, które będą do odbioru w punktach, które zostaną wyznaczone. Za chwilę o nich poinformujemy. A punkty te to parking przed Krośnieńskim Gimnazjum oraz plac przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej mieszczącym się na ulicy Wiejskiej. Jabłka będzie można odbierać w godzinach od 11 do 18. Owoce trafiły do gminy w ramach programu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Już od jakiegoś czasu z powodzeniem są przekazywane zespołowi szkół w Wężyskach. Pomysłodawczynią była dyrektor Iwona Skołozubow. Dzięki temu uczniowie mają w swoim jadłospisie pyszne, a przede wszystkim zdrowe jabłka.
Teraz skorzystają z nich także inni mieszkańcy. To faktycznie nie pierwsza akcja organizowana przez Zespół Szkół w Wężyskach. Już mieliśmy do dyspozycji te jabłka. Wcześniej one były rozprowadzane na terenach głównie wiejskich i mieszkańców, tych, którzy zamieszkują okolice Wężysk. Natomiast dzisiaj mamy ich na tyle dużo, że chcielibyśmy podzielić się tymi jabłkami z wszystkimi mieszkańcami gminy Krosno-Odrzańskie. Stąd też przyjdźcie Państwo do tych punktów, które są wyznaczone i odbierzcie jabłka. Warto bowiem jeść i żyć zdrowo. Zapraszamy zatem we wtorek po pyszne jabłka. Smacznego! Służba w Straży Granicznej cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. W ostatnim czasie nadodrzański oddział przyjął w poczet funkcjonariuszy 30 osób. W środę złożyli ślubowanie. Zarówno jak dla mnie, jak i dla nich to jest jedno z ważniejszych dni w życiu. Ja mam tę świadomość taką, jak kiedyś sam składałem wtedy przysięgę, później ślubowanie, ponieważ mówię, mam przeszłość jeszcze wcześniej wojskową, więc było to i przysięga, teraz to ślubowanie. Natomiast mi ogromnie serce cieszy, że wreszcie kolejna grupa 30-osobowa zasila szeregi nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej. Za kilka miesięcy oni wrócą do macierzystych placówek, a to myślę, że tutaj też ważna rzecz też dla regionu, dla miasta, dla województwa, że poprawa bezpieczeństwa i że mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie. Procedura kwalifikacyjna rozpoczęła się w ubiegłym roku. Obejmowała testy psychologiczne, badania na wariografię, sprawdzenie wiedzy ogólnej i poziomu znajomości języków obcych, a także testy sprawnościowe. Nowi funkcjonariusze zostali wyłonieni spośród 500 kandydatów. 25 lat w tym roku obchodzimy, więc tym bardziej się cieszę, że nowi to są naprawdę wybrańcy z najlepszych. Tak ciężko jest się dostać do Straży Granicznej, że tylko oni mogą to powiedzieć, a ja tylko to mogę potwierdzić. Zainteresowanie wciąż jest jednak bardzo duże. Pomysł zrodził się jakiś czas temu, myślałem o tym dosyć intensywnie. Podjąłem w marcu pierwsze kroki złożenia wszelkiej dokumentacji, która jest tutaj niezbędna przy procedurze kwalifikacyjnej. Przeszedłem wszelkie rozmowy kwalifikacyjne, badania psychologiczne, po egzaminy w Kętrzynie z wiedzy ogólnej języka obcego, a także sprawności fizycznej. I ten dzień dzisiejszy to jest właśnie zwieńczenie tych egzaminów i tych spotkań, wyjazdów. Zakończony właśnie dzisiaj będzie ślubowaniem. Wysiłek związany z procedurą kwalifikacyjną opłacił się. Procedura była dosyć długotrwała, ale myślę, że warto podjąć takie kroki. Wśród nowo przyjętych funkcjonariuszy jest aż 11 kobiet. Jakiegoś czasu myślałam o tym bardzo intensywnie, zwłaszcza, że od półtora roku pracuję jako pracownik cywilny w nadodrzańskim oddziale Straży Granicznej i to mi pozwoliło na dobrą sprawę podjąć ostateczną decyzję, jeżeli chodzi o złożenie dokumentacji niezbędnej do podjęcia procedury rekrutacyjnej. Co obiecują sobie nowi funkcjonariusze po przyjęciu do służby? Możliwość dalszego rozwoju, samodoskonalenia, pogłębiania moich umiejętności, wiedzy i tak jak powiedziałam, fakt pracy już tutaj, półtorarocznej pracy jako pracownik cywilny w nadodrzańskim oddziale Straży Granicznej pomógł mi podjąć ostatecznie decyzję o tym, żeby złożyć dokumenty. Uważam, że jest jak najbardziej decyzja słuszna i jestem zadowolona, że dziś mogę złożyć ślubowanie wraz z innymi kolegami. Ślubowanie to moment szczególny zarówno dla funkcjonariuszy, jak i ich nowych przełożonych, ale także rodzin. W tak ważnym dniu nie zabrakło również gości honorowych, w tym po raz pierwszy wojewody lubuskiego Władysława Dajczaka. Jestem 2 miesiące wojewodą lubuskim i ten czas, który miałem okazję dbać o to, co jest jednym z elementarnych zadań wojewody, bezpieczeństwo mieszkańców, te doświadczenia krótkie, bo 2-miesięczne z nadodrzańskim oddziałem Straży Granicznej są bardzo pozytywne. To jest element, który bardzo mocno zabezpiecza poczucie bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Ta współpraca z panem generałem jest, powiedziałbym, modelowa po 2 miesiącach. Wojewoda podkreśla także, jak ogromne znaczenie dla całego województwa ma służba funkcjonariuszy nadodrzańskiego oddziału. Teraz w ich poczet zostały włączone kolejne osoby. I cieszę się, że dzisiaj przyjmiemy nowych funkcjonariuszy, którzy w jakiejś niedługiej perspektywie wzmocnią oddział Straży Granicznej i będą mogli realizować te zadania, które są na Straż Graniczną nałożone. To są przecież dzisiaj istotne zadania w nowej rzeczywistości, bo powiedzmy sobie szczerze, to jest nowa rzeczywistość, to są nowe wyzwania związane z szeroko pojętym problemem cudzoziemców
w naszej ojczyźnie, ale też tuż za granicami województwa lubuskiego. W związku z tym ci funkcjonariusze mają ogromną rolę do spełnienia. Za 2 tygodnie cała grupa nowych strażników granicznych wyjedzie na 8 miesięcy do jednego z ośrodków szkolenia. Po zdaniu egzaminów jako kaprale Straży Granicznej wrócą do nadodrzańskiego oddziału i przystąpią do pełnienia służby. Swoje pierwsze doświadczenia będą zdobywać w placówkach Straży Granicznej w Poznaniu, Ławicy, Wrocławiu, Strachowicach, Zielonej Górze, Babimoście, Kaliszu, Świecku, Tuplicach, Zgorzelcu i Kłodzku. Przypomnijmy, służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat. Kandydat na funkcjonariusza nie może być karany, musi posiadać nieposzlakowaną opinię, co najmniej średnie wykształcenie i odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby. Przestępcy coraz częściej sięgają po nowoczesne technologie i niestety ich kreatywność jest coraz większa. Okazuje się jednak, że sami także stają się ofiarami dobrodziejstw techniki, dzięki czemu mogą odpowiedzieć za swoje czyny. Z takim przypadkiem spotkali się ostatnio krośnieńscy funkcjonariusze. 24-letni mieszkaniec Krosna Odrzańskiego ukradł telefon, a następnie wpadł dzięki zainstalowanej w urządzeniu aplikacji. Sytuacja wyglądała w ten sposób, że właściciel, przezorny można powiedzieć w tym momencie, zainstalował w swoim telefonie aplikację, która umożliwiała przesyłanie zrobionych zdjęć na jego pocztę. I w ten oto sposób sprawca, który później posługiwał się jego telefonem, wpadł. Sprawca nie dowierzał, gdy w jego drzwiach stanęli zawiadomieni o kradzieży funkcjonariusze. Gdy otrzymaliśmy już zgłoszenie i materiały dotyczące całej sprawy, pojechaliśmy do miejsca zamieszkania rzekomego sprawcy i proszę wierzyć, mina jego była bezcenna, był on bardzo zaskoczony, że w ogóle taka sytuacja miała miejsce i że wpadł. Gdy pokrzywdzony i gdy materiały przede wszystkim trafiły już do nas, my mieliśmy już imię i nazwisko domniemanego sprawcy oraz jego wizerunek. Zostało to wszystko ustalone przez samego pokrzywdzonego. Dowody były niezbite. Mężczyzna oddał policjantom telefon, a podczas przesłuchania usłyszał zarzut przywłaszczenia. Teraz grozi mu kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywna. Nie wszystkie ofiary oszustw czy kradzieży mają jednak tyle szczęścia. Technologia technologią, ale nawet najlepsza aplikacja nie zapewni nam bezpieczeństwa. Policjanci apelują, zachowajmy czujność. No niestety w ostatnim czasie mieliśmy 2 przypadki, kiedy to osoby starsze padły ofiarą oszustwa. W jednym przypadku do mieszkania starszej pani zapukały 2 kobiety oferujące sprzedaż kocy. Gdy zajęły panią przyniesionym towarem, w tym czasie ktoś wszedł do mieszkania, no i pani straciła, przeszło 13 tysięcy. Oszuści mogą się podawać także za ankieterów. Tak było w drugim przypadku. Zbierała informacje na temat mieszkańców. Zaskakujące było to, że bardzo interesowało ją wiek przede wszystkim mieszkańców. I gdy w odpowiedzi usłyszała, że jest to osoba młoda, od razu odchodziła i nie była zainteresowana rozmową. Interesowała się tylko osobami starszymi. Na drugi dzień, gdy do jednej z mieszkanek Gubina zapukała właśnie ta pani, było włamanie. Czy przypadek? No to będzie dalej ustalane, czy te 2 sprawy są powiązane. Policja apeluje zatem do osób starszych, a w szczególności samotnych, aby nie wpuszczały nieznajomych. Powinny także uważać na tak zwanych domokrążców. Często to są tylko próby odwrócenia uwagi, a tak naprawdę sprawcy mają za zadanie, żeby zdobyć jak najwięcej informacji na nasz temat, w konsekwencji czego, żeby nas okraść. Oszustwo na wnuczka, a nawet policjanta, to kolejna ze znanych metod przestępców. Jest bardzo wiele takich sytuacji, dlatego pamiętajmy, nie odbierajmy żadnych takich telefonów, a jeżeli już ktoś do nas zadzwonił, jeżeli zaproponował nam ofertę, osoba podająca się za wnuczka poprosiła o pożyczenie pieniędzy i oczywiście sprawa jest pilna, bądź oferta kupna pojazdu za atrakcyjną cenę i no, okazja jest tak nietypowa, że wnuczek no, musi mieć pieniądze tu i teraz, nie korzystajmy z tego. Natychmiast zgłośmy taką sprawę na policji. Na swojej stronie internetowej komenda opublikowała wykaz najważniejszych zasad, do których należy się stosować, aby nie paść ofiarą oszustów.
Ten turniej z pewnością do zwykłych nie należał i choć był w nim obecny duch sportowej rywalizacji, to przede wszystkim liczyła się integracja i dobra zabawa. Druga edycja turnieju kręglarskiego zorganizowanego przez Krośnieński Uniwersytet III wieku przeszła już do historii, ale raczej nieprędko zostanie zapomniana. W tegorocznej odsłonie zawodów oprócz gospodarzy wzięły udział uniwersytety z Lubska, Międzyrzecza, Kargowej, Witnicy, Zielonej Góry, Gubina oraz Świebodzina. To wspaniałe, dlatego że tu nawet nie chodzi o to, kto pierwszy, lepszy i tak dalej, ale o tą integrację z innymi uniwersytetami. I jak Państwo widzicie, pełna sala, jest 8 drużyn dzisiaj. Bardzo się cieszymy z tego tytułu, że możemy się razem spotkać. No i to jest fajna zabawa po prostu. Jednak mimo słów pani Danuty, w przybyłych na turniej seniorach pobrzmiewała nutka rywalizacji. My do przodu, tak, oczywiście. Gubin górą, Gubin górą. Marne miejsce mieliśmy w zeszłym roku, w tym roku chcemy się poprawić. Inni liczyli, że dopisze im szczęście nowicjusza. Rywalizacja rywalizacją, ale jednak wszyscy stawiali przede wszystkim na dobrą zabawę. Jesteśmy tutaj drugi raz, bardzo nam się podoba i będziemy zawsze przyjeżdżać, jeżeli zostaniemy zaproszeni. Przede wszystkim. Dobra zabawa, żeby dobrze się bawić i rozrywka. Przy tak dobrych humorach kula sunęła gładko, a kręgle padały jeden po drugim, aż miło. Atmosfera była wyśmienita. Ludzie się cieszą, my również, a do Krosna muszę powiedzieć, taką zdradzić tajemnicę, no, że wszyscy chętnie przyjeżdżają, bo mówią, że Krosno jest takie mobilne, takie przyjazne i bardzo się cieszą, jak do nas mogą przyjechać. Kręgle kręglami, ale nie mogło zabraknąć także muzyki, o którą zadbał zespół na Dodrze. Ci seniorzy z pewnością nie znają się już tylko z widzenia, a lubią się nawet bardziej niż trochę. Mimo dobrej zabawy, turniej trzeba było podsumować. I tak w punktacji generalnej ponownie najlepsi okazali się gospodarze. Drugie miejsce zajął Uniwersytet z Lubska, trzecie zaś z Międzyrzecza. Pomysłów na spędzenie walentynek jest wiele. Dlaczego nie spędzić go z kabaretem? Przypominamy, że taką propozycję ma Centrum Artystyczno-Kulturalne Zamek. Już 14 lutego w Krośnie w Galerii Chorek zagości kabaret zachodni. Nazwa może jeszcze mało znana, dlatego że jest to kabaret, który powstał z członków kabaretu Słuchajcie oraz pani członkini Karoliny Kuras, która dotychczas występowała w kabarecie Babeczki z Rodzynkiem. Także myślę, że to bardzo ciekawa propozycja na spędzenie tego wieczoru, zwłaszcza, że jest to świetna okazja, żeby wspólnie w gronie czy przyjaciół, czy parami po prostu pośmiać się, a wiadomo, śmiech to zdrowie. Grupa aktywnie działa w zielonogórskim zagłębiu kabaretowym. Na swoim koncie ma występy na najważniejszych festiwalach i w programach telewizyjnych. Krośnianom z pewnością nie obca jest postać charyzmatycznego lidera kabaretu. Chyba najbardziej charakterystyczną postacią jest Jarek Marek Sobański, który jest po prostu twarzą kabaretu zachodniego i wcześniej twarzą kabaretu Słuchajcie. Myślę, że twarz naprawdę rozpoznawalna, więc bardzo zachęcamy. Myślę, że warto będzie ich zobaczyć. Zwłaszcza, że dopiero co tak naprawdę, bo w październiku kabaret zachodni był gościem podczas Dnia Edukacji Narodowej, podczas imprezy dla nauczycieli i myślę, że naprawdę wtedy pokazali, że warto przyjść, posłuchać, zobaczyć, pośmiać się razem z nimi. Ja również byłam tam i słyszałam i naprawdę uśmiałam się do łez. Bilety na walentynkowy występ są dostępne w Centrum Artystyczno-Kulturalnym Zamek, Pizzerii Kalonii oraz sklepach Żabka i Fresh Market. Początek o godzinie 18.30. Szczegółowe informacje można znaleźć m.in. na stronie centrum pod adresem cak-zamek.pl. Juniorzy Gubińsko-Krośnieńskiej Akademii Siatkówki Tęcza Wolej zostali mistrzami województwa lubuskiego. O ostatecznym triumfie siatkarzy miał zadecydować weekendowy dwumecz z UKS Set Gorzów Wielkopolski, jednak z przyczyn regulaminowych spotkania nie zostały rozegrane. W ten sposób już w miniony piątek podopieczni Macieja Uderiana mogli się cieszyć z mistrzowskiego tytułu. Teraz juniorzy zagrają w ćwierćfinale Mistrzostw Polski, który odbędzie się w Krośnie Odrzańskim w dniach od 25 do 28 lutego. Przyjedzie 6 zespołów razem z gospodarzami, czyli Gubińsko-Krośnieńską Akademią Siatkówki Tęcza Wolej.
Przyjedzie 6 zespołów. Są to zespoły, 5 jest na razie pewnych, czyli Krosno, Progres Września oraz Gwardia Wrocław, z którymi jesteśmy w jednej grupie. Do drugiej grupy dołączą zespoły Zaksy Kędzierzyn-Koźle oraz Wiktorii Wałbrzych. Drużynę, która zagra w turnieju, poznamy w poniedziałek. Tomasz Browarczyk jest spokojny o formę juniorów, a tutem będzie też wsparcie krośnieńskich kibiców. Poradzimy sobie z pomocą publiczności, która mam nadzieję licznie przyjdzie i zgromadzi się w krośnieńskiej hali. Do półfinałów Mistrzostw Polski wychodzą dwie drużyny, które zakwalifikują się do finału, który odbędzie się w niedzielę. Pierwsze dwa miejsca automatycznie przechodzą dalej, więc myślę, że jest duża szansa, żeby awansować do półfinału, a kto wie, czy może nie do finału. Tym bardziej, że to drużyna ze sporym turniejowym doświadczeniem. Chłopaki już się ogrywali na podobnych imprezach w latach poprzednich. Chociażby w obecnym sezonie grali również w drugiej lidze, więc ogranie ze starszymi, bardziej doświadczonymi zawodnikami, myślę, że to im pomoże. A tak jak już wspominałem wcześniej, doping własnych kibiców na własnej hali jest bardziej motywujący i myślę, że sobie poradzą. W przyszłym tygodniu poznamy szczegółowe informacje dotyczące turnieju w Krośnie-Odrzańskim wraz z harmonogramem poszczególnych spotkań. Weekend niewiele będzie się różnił od reszty tygodnia. W dzień termometry wskażą maksymalnie 6 stopni, w nocy 0, jednak już w niedzielę może się pojawić delikatny mróz. Wiać będzie ze wschodu w porywach do 40 km na godzinę. Niebo pochmurne, ale bez opadów. Biometr korzystny.